Mam kaszel. Doktor Burymiś przyszedł, żeby nas leczyć. Dał nam bardzo niesmaczne lekarstwo. Madam Gazelo, może teraz zaśpiewamy? Oczywiście, Pepo. Joasia chorowała. Ojej, wszyscy dorośli zarazili się kaszlem Pedra. Tu doktor Burymiś, słucham. Tu świnka Pepa. Wszyscy dorośli zachorowali. Nic się nie martw, Peppo, już jadę. Witam państwa. Widzę, że zaraziliście się kaszlem. No dobrze. A teraz po kolei otwieramy szeroko. Smakuje jak stare, brudne skarpetki. Dziękujemy, że się pan nami zajął, doktorze Misiu. A kto się panem zajmuje, kiedy jest pan chory? Nikt nie musi się mną opiekować. Ja nie choruję. Ojej, doktor Miś zaraził się kaszlem Pedra. Nic mi nie jest. Do widzenia. Do widzenia. Biedny doktor Miś. Jest chory i nie ma się kto nim zaopiekować. O. Kto to może być? Dzień dobry. Przyszliśmy się panem zaopiekować. Tu mamy owoce. I miękką poduszkę. A tu mamy lekarstwo. Smakuje jak marmoladowy jogurt przyprawiony szczyptą starych skarpetek. A ja mam piosenkę, która... Przyjechaliśmy na wieś, moglibyśmy spędzić cały dzień na oglądaniu przyrody. Dobry pomysł, mamo świnko. Obejrzyjmy program o przyrodzie. Jeden z cudów natury, ptaki. Jak cudownie. Sio, sio, ptaszyska. Nie słyszymy przez was telewizora. Och, tato świnko, nie ma sensu oglądać telewizji, skoro jesteśmy na wakacjach na wsi. Oglądamy w domu. Masz rację, mamo świnko. Tu jest mnóstwo ciekawych miejsc do obejrzenia. Na przykład świat drzew. Co to jest świat drzew? Świat drzew to ogromny las pełen drzew. To chyba nie jest ciekawe. I jest też ziemniaczane miasto. Co się robi w ziemniaczanym mieście? Zwiedzanie zaczyna się wycieczką po plantacji, a kończy degustacją potraw. Brzmi ciekawie. Jest jeszcze Kacza Dolina. A co to takiego? To jest dolina rzeki, gdzie mieszka mnóstwo kaczek. Kaczki! Jedźmy do Kaczej Doliny! Pepa i George uwielbiają kaczki. Jak znajdziemy Kaczą Dolinę? Samochód powie, jak jechać. Witam. Gdzie dziś jedziemy? Do Doliny Kaczek, proszę. Jedźcie prosto przed siebie. Dolina Kaczek, naszej drogi cel. Witajcie w krainie kaczek. Ile chcecie biletów? Dwa normalne i dwa ulgowe. Miłej zabawy! A gdzie są kaczki? Może pojechały na wakacje. Myślę, że trzeba zjeść drugie śniadanie. Kaczki zawsze się zjawiają, kiedy... Kiedy rozpoczynamy piknik. Pepa i George uwielbiają pikniki. O, przyszły kaczki! Przepyszne. Dostanę jeszcze trochę. Tato świnko, dostałeś już 3 dokładki. Jedzenie dodaje energii. A ja potrzebuję energii do biegu. Przede wszystkim powinieneś ćwiczyć bieganie. A może dzisiaj poćwiczę jedzenie, a bieganie będę ćwiczył jutro. Nie, tatusiu. Musisz poćwiczyć bieganie natychmiast. Chodź, tatusiu, ścigajmy się. To łatwe. Łatwo zbiega się z górki. Trudniej wbiega się pod górkę. Wiecie, chyba nie powinienem jeść tyle spaghetti. Nadszedł dzień biegów.
Madam Gazela pokazuje, jaką trasę powinien przebiec tata świnka. Jeżeli tata świnka dobiegnie tutaj... Do supermarketu! Potem tutaj... Do warsztatu mojego dziadka. A potem aż na szczyt wzgórza. Do Zamku Wiatrów. Zgromadzimy wystarczającą ilość pieniędzy. No to zaraz to zrobię. Do biegu, gotowy, start! Meta! Możemy iść na piknik. Głupta, statuś. To tylko rysunek. Tak, teraz musisz dobiec do prawdziwego Zamku Wiatrów. Do biegu, gotowy, start! Biegnij, tato świnko, uda ci się! Dalej, autobusiku, uda ci się! Wycieczkowy autobus dojechał do Zamku Wiatrów. Teraz wszyscy mogą cieszyć się piknikiem. Wody! Wody! Jaki piękny, ciepły dzień! Odpoczywamy, a jednocześnie zarabiamy pieniądze. Wody! Wody! Tata świnka dobiegł do... Bonjour! Bonjour, panie osiołku! Wielkie nieba! Delfina ma taką ogromną walizę? Tak, delfina zabrała ze sobą tylko trochę niezbędnych rzeczy, takich, których tu nie macie. Ser, chleb, pomidory, wodę. Au revoir, delfin. Przyjadę po ciebie jutro wieczorem. Gdzie mam położyć bagaż delfiny? W moim pokoju. Przecież będziemy mieszkały razem. Ten bagaż jest tylko na jednodniowy pobyt? O tak. Dlatego spakowałam tylko swój najmniejszy kuferek. No, delfina przyjechała tu poćwiczyć angielski. Wszyscy musimy jej w tym pomóc. Tak, mamusiu. Muszę państwa przeprosić, że nie najlepiej mówię po angielsku. Mówisz całkiem nieźle. Bardzo pan miły. Mam kłopoty z angielską gramatyką. Czy może mi pan pomóc? Oczywiście. Jestem ekspertem od gramatyki. Słucham cię. Jaką formę mają angielskie bezokoleczniki nieregularne, jeśli są w czasie przeszłym? Zrobiło się bardzo późno. Gdzie pościelimy łóżko dla delfiny? Mamo, mamo! Czy delfina może spać ze mną? Weźmiemy dwie poduszki. Doskonały pomysł. Peppa i delfina położyły się do łóżka. Pa, dzieci. Pora spać. Jutro będzie męczący dzień. Delfina pójdzie z tobą do przedszkola. Jej! Dorme bien. Dorme bien? To po francusku śpijcie dobrze. Wcale nie jestem śpiąca. Zaśpiewajmy sobie jakąś kołysankę do snu, Peppo. Tak! Frère Jacques, Frère Jacques, dormez-vous. I koniec. Ale szybko wstali, bo zjawił się czarodziej. Czarodziej? Tak, czarodziej. I dał wielkie przedstawienie magicznych sztuczek. A, no i? Potem zjawił się okropny smok. Babcia, mama i tata świnka wciąż nie mogą zjeść kolacji. Ta bajeczka wydaje się nie mieć końca. Jestem ekspertem od bajeczek na dobranoc. Bardzo szybko ich uśpię. Ach, okropny smok! Peppo, Giorgio, marsz do łóżek. Ale dziadek nie skończył opowiadać nam bajeczki, tatusiu. Ja dokończę opowiadanie. Będę na dole za minutę. No tak, jest chłopiec, fasola, zamek, piękna księżniczka, dzielny rycerz, kucharz, czarodziej i bardzo groźny smok. No i bardzo głodny król. Wszyscy zjedli pyszny obiad i żyli długo i szczęśliwie. Koniec. I urządzili przyjęcie. Zaprosili wszystkich przyjaciół. Dosyć, ja zrobię z tym porządek. Tato świnko,
Już prawie usnęli. Dziękuję. Najwyższa pora spać. Musimy skończyć bajkę, mamusiu. Dobrze, szybciutko. Mów, co się stało. Za górami, za lasami, za morzami i rzekami, dawno, dawno temu... Mama świnka bardzo długo nie wraca. Chyba słyszę chrapanie. Może nareszcie Peppa i George usnęli. I odtąd wszyscy żyli długo i szczęśliwie. Koniec. O, telefon! Peppo, to jest telefon służbowy. Służy tylko do zawiadamiania o pożarze. O, pożar, pożar! Straż pożarna, gdzie się pali? Gdzie jest pożar? Czy mogę rozmawiać z mamą świnką? O, to tata świnka. O, tato świnko, nie powinieneś dzwonić na ten telefon. Używa się go tylko w sytuacjach awaryjnych. To jest sytuacja awaryjna. Wyobraź sobie, że nigdzie nie mogę znaleźć ketchupu. Tato świnko, czy już rozpalić grilla? Tak, panie króliku. Ostrożnie z ogniem, tatusiu świnko. Zaufaj mi, mamo świnko. My, tatusiowie, wiemy wszystko o grillach. Pa! Może dorzucić więcej węgla? Trzeba jeszcze podmuchać! A może wrzucić więcej rozpałki? Tak, teraz możemy czekać na ogień. Jak długo będziemy czekać? O, to może trwać bardzo długo. Ja czekam już od dawna. Ile już pożarów pani ugasiła, pani królik? Żadnego. Ani jednego pożaru. Ale trzeba być gotowym. Dzwoni telefon pożarowy. Możesz odebrać, Peppo. To pewnie znowu dzwoni twój tatuś. Dobrze. Halo, straż pożarna. Witaj, Peppo. Tatusiu, to znowu ty. Jesteś niegrzeczny. Ten telefon jest tylko do pożarów. Poproś panią królik do telefonu. Dziękuję ci. Tata chce z panią rozmawiać. Witaj, tato świnko. Tego telefonu używa się tylko w razie pożaru. Pożar! 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 Wielkie niebo! Grill taty świnki jest cały w płomieniu. Mamusie, na ratunek! Skaczcie! Nawet się nie zorientuje, że była cała w błocie. Znajdźmy więcej rzeczy do prania. O, moja sukienka jest troszkę ubłocona. Mama świnka i George znaleźli więcej rzeczy do prania. Bardzo dobrze, George. Wrzucimy wszystko tutaj. A teraz trzeba włączyć... Pralka wypełnia się gorącą wodą z proszkiem. Myju, myju, myju! O, sla, sla! Pralka sprawia, że całe pomieszczenie się trzęsie. O, Peppo! Gdzie twoja sukienka? Wrzuciłam ją do pralki. Co? Nie. Zobacz, mamusiu, moja czerwona sukienka jest teraz czyściutka. Tak, Peppo, ale zobacz, co się stało z resztą prania. Ojej, czerwona sukienka Peppy zafarbowała wszystkie białe ubrania na różowo. Różowy to nie jest dobry kolor na koszulkę piłkarską. O! Tata świnka wrócił z pracy do domu. Witam wszystkich. Witaj, tatusiu. Tato świnko, mamy mały problem i... Później, mamo świnko. Muszę teraz biec na mecz. Gdzie jest moja koszulka? Tutaj. Nie żartuj sobie, Peppo. To jakaś sukienka mamusi. Jest różowa. Nie, tatusiu. To twoja koszulka piłkarska. Trochę się zachlapała błotem. Dlatego wypraliśmy ją. No i wszystko się zafarbowało. Przepraszam, tato. Przecież nie mogę założyć różowej koszulki. Czemu nie, tatusiu? Różowy to bardzo ładny kolor. Zgubiłem mój bilet. O, drogi Pedro, musisz być uważniejszy. To jest jego bilet.
Oho, nie gub go więcej, Pedro. Nadjeżdża pociąg. Pani Królik jest maszynistą. Siadać! Hurra! Pociąg gna, pociąg gna, po torach będzie dal. Piękna jest podróż ta, wysiadać będzie nam żal. Dzieci, to są wasze zeszyty ćwiczeń. Dzieci muszą zaznaczyć, co zobaczyły w czasie podróży. Żaglówka. Semafor. I tunel. Ja widzę drzewa. Drzew nie ma na liście. O, nie. Ja widzę chmury. Czy chmury są na liście? Nie. Ja widzę dziadka psa. Ahoj tam! Witaj, dziadku psie! Czy dziadek pies jest na liście? Coś ty, Pepo. W naszym ćwiczeniu nie ma mojego dziadka. Twój dziadek płynie żaglówką. A żaglówka jest na liście. Hurra! Dzieci zaznaczają łódź na swoich listach. Bilety, proszę. Pan Królik ponownie sprawdza bilety. A, chyba znowu zgubiłem bilet. O, coś takiego. Miau, tu leży bilet Pedra. Zostawił go na siedzeniu. Musisz bardziej dbać o swój bilet, Pedro. Pociąg zwolnił, bo wjeżdża pod górę. A teraz szybko zjeżdża w dół. Madam Gazelo, jest mi trochę niedobrze. Czy mogę pójść naprzód pociągu? Dobrze, Pedro, możesz przyjść naprzód pociągu. Żyjemy na planecie. Kto z was powie mi jej nazwę? Ziemia! Tak jest. Jestem ekspertem w tej dziedzinie. Wokół naszego Słońca krąży jeszcze 7 planet. Czy ktoś wie, jak się nazywają? Merkury! O, brawo, Edmundzie! Wenus, Mars, Jowisz, Saturn, Neptun i Uran! Edmund wie wszystko o kosmosie. Znam to na pamięć! Czy wiecie, z czego zbudowane są te planety? Są z tektury. Modele planet są tekturowe, ale prawdziwe planety składają się ze skał, lodu i gazu. Księżyc jest zrobiony z sera, oczywiście. Nie, księżyc jest ze skały. Proszę zachowywać się poważnie, bez śmiechów i głupich żartów. Jesteśmy na księżycu. Ale to nie jest prawdziwy księżyc, prawda? Tak. Gdyby to był prawdziwy księżyc, z łatwością mogłabyś mnie przeskoczyć. Czy wiecie, dlaczego nie możemy skakać tak wysoko jak na księżycu? Grawitacja! O, racja, Edmundzie. Dzięki grawitacji utrzymujemy się na powierzchni Ziemi. Na księżycu jest ona słabsza i możemy skakać wyżej. Tutaj możemy skakać tak jak na księżycu. Zapewnia nam to nauka. To niesamowite. Jak to możliwe? Przy pomocy gumowych lin. Pan Królik przypiął wszystkich do gumowych lin. Księżycowe skoki to świetna zabawa. Proszę o uśmiech. Księżyc! I to już koniec podróży. Miłej zabawy. Czy na księżycu rosną drzewa? Nie. A czy są tam samochody? Nie. Tu jest bardzo wysoko. Na pewno chcesz zjechać, George? Bilet kosztuje funta. Funta? To przystępna cena. Ojej, George przestraszył się wysokości. Spokojnie, George, już do ciebie idę. Płaci pan 1 funta. O. George przestał się bać i zjeżdża ze spirali. O, nie sądziłem, że to tak wysoko. Chyba zejdę schodami. Na schodach jest dużo dzieci. Musisz zjechać, tato Świnko.
Och, dobrze. Chodźcie, chodźcie. Kto trafi w środek tarczy, wygra misia giganta. Strzelaj, mamusiu, to łatwe. Chcesz jeszcze jednego misia olbrzyma, Pepo? Nic z tego, nie wygra pani. Kobiety kiepsko strzelają. Przepraszam, co pan mówi? Strzelanie jest trudne. Ile kosztuje bilet? Funta. Mama świnka wygrała. Niesamowite, proszę, oto nagroda. Hurra! Też chciałabym mieć misia olbrzyma, mamo. Jest za duży. Wcale nie. George i tata świnka jeżdżą na diabelskim młynie. Ruszamy! Och, tu jest naprawdę wysoko. Uff, cieszę się, że to koniec. 5 pełnych okrążeń za 1 funta. 5 okrążeń? O nie! Eka. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rebeka policzyła do 7. Doskonale, Rebeko. Madam Gazela! Tak, Candy? Moja mama umie liczyć do 10. Och! Tak. Po 7 jest 8, 9, 10. 8, 9, 10. Bardzo dobrze. Lekcja się skończyła. Rebeka Królik, Zoe Zebra, Suzy Owca i Pepa skaczą na skakankach. Lubię morze, lubię piach, lubię skakać Suzy wraz. Lubię ping, lubię pong, lubię Zoe skakać wciąż. Już wiem, zrobimy zawody, która z nas będzie najdłużej skakać. Dobrze. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wygrała Zoe! Hurra! 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 Nej. Pedro, poskaczesz z nami na skakance? Dziękuję, Pepo. Ja wolę hula hop. Kręć się, kółko, kręć się, kółko. Kręcimy się i my. Kręć się, kółko, kręć się, kółko. Raz, 2, 3. Ile razy potrafisz zakręcić kółkiem? 1 003. Jej, to dużo. Będziemy liczyć. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tylko 8. Jestem trochę zmęczony. Później się będę z wami bawił. Ile razy się zakręcisz, Emily? Ja mam specjalny sposób kręcenia. Emily słoń kręci hula hop na trąbie. A tutaj posadziłem fasolę. Ale w tym roku najlepiej udała mi się sałata. O nie! Moja sałata! Myślę, że to ptaki zjadły twoją sałatę, dziadku. Tak, ptaki. Dlaczego te ptaki nie przestraszyły się stracha na wróble? Ponieważ ptaki, które zjadają moją sałatę, są bardzo głupie. Co się stało, dziadku świnko? Twoi przyjaciele znowu zjedli moją sałatę. Którzy? Tom, Dick i Harry. Nie nazywają się tak. Babcia świnka hoduje kury. Jej! Przywitaj Jemimę, Sarę i Vanessę. Dzień dobry. A to jest Neville. Czy Neville to pan kura? Tak, Pepo, to jest kogut. On jest najgorszy. Rozgrzebuje wszystkie grządki. Neville poluje na muchy. Widziałem, zjada muchy. Ale zjada też moją sałatę. Nie zjadajcie więcej sałaty dziadka świnki, dobrze? Kupiłam dla was przepyszną kukurydzę. Hej, idziemy! Pepa, George, czy chcecie nakarmić kury? Tak,
babciu, bardzo. Hej, kureczki, jedźcie. O, czy to jest domek dla kur? Tak, to jest kurnik. Tutaj kurki znoszą jajka. Jajka? Czy mogę zobaczyć te jajka? Nie teraz, na razie nie ma tu jajek. O. Peppa i George szykują się do snu w domu dziadka i babci. Powiedz, babciu, kiedy będę mogła zobaczyć jajka? Myślę, że rano, Peppo. Skąd będę wiedziała, że jest rano? Neville nam powie. A teraz śpijcie. Dobranoc, babciu. Zobaczcie, przyjechał pan ziemniak. Pan ziemniak! O, to tylko Peppa. O. Witam wszystkich. Witaj, Peppo. Suzy myślała, że to pan ziemniak. Przecież ja nie wyglądam jak pan ziemniak. Nie, jesteś za duża. Przecież pan ziemniak jest większy ode mnie. Nie, nie ma takich dużych ziemniaków. Ziemniaki są malutkie. O, przyjechał pan ziemniak. Pan ziemniak przyjechał na otwarcie centrum. Hej, witam wszystkich przyjaciół. To ja, wasz pan ziemniak. Ura! Jej, pan ziemniak jest ogromny. Nowe centrum sportowe jest otwarte. Wspaniale. Pamiętajcie, trzeba dużo ćwiczyć i jeść owoce i warzywa. Jakie owoce powinniśmy jeść, panie ziemniaku? Jabłka, pomarańcze, marchew, pomidory. Ziemniaki? Czemu pan nie jest mały jak normalne ziemniaki? Dlatego, że on nie jest zwykłym ziemniakiem. On ma nogi. Normalne ziemniaki nie mają nóg. To jest super ziemniak. Wszyscy oglądamy twój program codziennie. Bardzo dobrze. Pamiętajcie, przysyłajcie rysunki. Dobrze. Peppa z przyjaciółmi jest w szkole. O, dzieci, dzisiaj będziemy malowali obrazki dla pana ziemniaka. Hurra! Ja namalowałem ananasa. Zamalowałam marchewkę. Bardzo dobrze. Co ty namalowałaś, Emily? Groszek. Ślicznie, a ty, Pedro? Narysowałem super ziemniaka. O, ślicznie. A George namalował pięknego pomidora. Ahoj tam! O, ahoj tam! Przepiękny dzień na żeglowanie! Też bym się wybrał, ale moja łódka wymaga czyszczenia! Nie rozumiem, czemu czyścisz tą zardzewiałą łajbę. Dziwię się, że utrzymuje się na wodzie. Moja zardzewiała łajba będzie pływać jeszcze wtedy, gdy ta twoja pływająca puszka będzie wrakiem leżącym na dnie rzeki! Dziadek pies jest najlepszym przyjacielem dziadka świnki. Cała naprzód! Do zobaczenia! Jestem kapitanem tego statku i kiedy wydaję rozkaz, musicie go bezwarunkowo wykonać. Tak jest, kapitanie! Tak jest, kapitanie! Papuga Poli powtarza wszystko, co usłyszy. George, wciągnij banderę! George, wciągnij banderę! Peppo, uderz w dzwon! Peppo, uderz w dzwon! Dziadku, czy teraz ja mogę zostać kapitanem? Proszę! Dobrze, ale jako kapitan musisz nosić tę czapkę. Teraz Peppa jest kapitanem i wszyscy muszą robić to, co im każe. Uderz w dzwon! Teraz zmiana kursu! Tak jest, kapitanie Peppo! Skaczemy w górę i w dół! Kapitan Peppa za dużo rozkazuje. Pora, żebym znowu został kapitanem. Przecież nie chcielibyśmy się o nic rozbić. Prowadzenie łodzi wcale nie jest takie łatwe. Ale ja jestem bardzo dobry w sterowaniu. Ojej, łódka dziadka wpadła na mieliznę. Dziadku, utknęliśmy. Zadzwonię do babci świnki, wezwie pomoc. Oj. Telefon dziadka świnki wpadł do wody. Ziemniak!
Ziemniak! Kartofel! Ziemniak! Deszczowe dni też są bardzo przyjemne. Można pooglądać ciekawe programy telewizyjne. Ziemniak! Kartofel! Ziemniak! Kartofel! Mamusiu! George i Richard Królik zamienili nasz pokój w krainę dinozaurów. A kraina dinozaurów jest bardzo głośna. George zaprosił swojego najlepszego przyjaciela, a ja nie mam z kim się bawić. Możesz zaprosić Suzy owcę, Pepo. Suzy owca jest najlepszą przyjaciółką Pepy. Czy Suzy naprawdę może do mnie przyjść? Zadzwońmy do niej. Dzień dobry, mówi Suzy owca. Suzy, to ja. Czy mogłabyś do mnie teraz przyjść? Tak, Pepo. Mogę założyć mój strój pielęgniarki? Tak, ale przyjdź szybko. Papa, Suzy, przyjadę po ciebie. Szybko, Suzy. Za jakiś czas. George, Richard. Przyjechała siostra Suzy, a siostra Suzy mówi, że to nie jest dzika kraina dinozaurów, tylko szpital. A w szpitalu musi być cicho, czysto i porządnie. Pokój już nie jest krainą dinozaurów, tylko szpitalem. Jestem bardzo ważnym doktorem. O, ten dinozaur na pewno jest chory. Zgadzam się, doktorze. Ma wyjątkowo niezdrowy zielony kolor. Musi szybko iść do łóżka. A ten dinozaur też jest chory. Zrobił się za bardzo purpurowy. Tak, pani doktor. On też musi położyć się do łóżka. Dinosaur! Dosyć. W szpitalu trzeba zachować ciszę. Tę książkę trzymałem chyba zbyt długo. Nie martw się, tato świnko. Nie może być tak źle. Jej! Tato świnko! Miałeś tę książkę przez 10 lat! Niegrzeczny tatuś! Bardzo przepraszam. Dobrze, że oddałeś. Teraz możesz wypożyczyć następną. Pani Królik! Czy ja i George też możemy wypożyczyć książkę? Tak, właśnie tutaj jest dział dla dzieci. Ojej! Wróżki, kwiatki, ładne sukienki. Witaj, Pepo. Och, witaj, Dany. Ja wypożyczam książkę o piłce nożnej. Witaj, Pepo. Witaj, Suzy. Wypożyczyłam książkę o pielęgniarkach. George wybrał książkę o dinozaurach. Dinosaur! No! Zobaczcie! Znalazłem dalsze przygody w świecie betonu. Książka o czerwonej małpce. Nie chcę książki o czerwonej małpce. Jest nudna. To całkiem inna historia. Może cię zaciekawi? Na pewno nie. Pewnego razu była sobie mała czerwona małpka. O, wykąpała się, umyła ząbki i poszła do łóżka. Nie, wskoczyła do rakiety kosmicznej i poleciała na księżyc. Urządziła sobie piknik z dinozaurem, nurkowała w głębinach mórz. Wspięła się na najwyższy szczyt. To był pracowity dzień. Koniec. Jej, jeszcze raz. Możemy ją wypożyczyć i zabrać do domu, Pepo. Ale ja wybrałam sobie tę książkę albo tamtą. Możesz wypożyczyć 3 książeczki, Pepo. Hurra! Tylko nie zapomnij zwrócić ich w terminie. Dobrze, pani Królik. I ty także musisz pamiętać o terminie oddania książki, tatoś. Kawałki cebuli, resztki marchewki i różne inne odpadki z warzyw. Babcia i dziadek będą zadowoleni. Czy babcia i dziadek zjadają łupiny ziemniaków i inne resztki warzyw? Nie, Pepo. To jest do ogródka dziadka. Dzięki temu rośliny lepiej rosną. O! Zawiozę to wszystko po obiedzie. Ojejku! Mama świnka, Pepa i George zabierają resztki warzyw dla dziadka i babci. Jesteśmy! Ha, hurra! Baba Inka, tata Inka! Mamy dla ciebie specjalny prezent, dziadku. Resztki warzyw!
Fantastycznie, idealne do ogródka. Czy twój ogródek zjada warzywa? Nie, Peppo. Z tych resztek warzyw powstanie wspaniały kompost. A co to? Pokażę ci. Chodź ze mną. To drewniana skrzynia. Tak, droga Peppo, ale to bardzo sprytna drewniana skrzynka. Od góry wrzucam do niej resztki warzyw, a na dole po jakimś czasie powstaje pożyteczny, wspaniały, żyzny kompost. Jak to się dzieje, dziadku? Czy to magiczna skrzynka? Ho, ho, nie, Peppo. Na to ciężko pracują moi mali przyjaciele. Gdzie? W środku. Spójrz. Okropniaste robale! A klaniaste obale! Robaczki zamieniają wszystkie resztki w kompost. Dziadku, czy możemy poszukać więcej robaczków do kompostowej skrzynki? To doskonały pomysł. Chodź, George. Poszukajmy okropniastych robali. A, okropniasty robal. Piasty, piasty, piasty. Przedstawiam wam misia Teddy'ego. Witaj. To nasz gość honorowy, więc zajmie najlepsze miejsce. O, właśnie, to jest pan dinozaur. Niestety, nie jest zbyt rozmowny. Teraz zrobimy zdjęcie do albumu Teddy'ego. Uśmiech, proszę. Uśmiech! Wiesz, tatusiu, bardzo bym chciała, żeby miś Teddy spędził u nas wyjątkowo interesujący dzień. Pojedźmy na biegun północny. A może do supermarketu? Tak! Myślę, że miś Teddy nigdy dotąd nie był w supermarkecie. Nadszedł ranek. Peppa z Teddym wybierają się do sklepu. W tym sklepie można kupić wszystko. Pomarańcze, jabłka, banany. Bardzo interesujące. A to jest kasa. Tu płaci się za zakupy. George chce zrobić zdjęcie. Dobrze, George. Wystarczy już zdjęć, George. O, gdzie jest miś Teddy? Miś Teddy zniknął. Tato, zgubiliśmy misia Teddy'ego? Nie martw się, Peppo. Na pewno się znajdzie. Witajcie. Jak minął dzień? Tatoś zgubił misia Teddy'ego. O nie. Mam pomysł, jak go odnaleźć. Jak chcesz odnaleźć misia Teddy'ego, tatusiu? Najpierw wydrukujemy wszystkie zdjęcia naszego misia. Mama świnka rozpakowuje zakupy. Nie martw się, Peppo. Jestem ekspertem w czytaniu map. O, to trochę dziwne. Zgubiliśmy się? Tak. Nadjechał Dany pies z dziadkiem. Witaj, Peppo. Witaj, Dany. Zgubiliśmy się. Jak to? Nawigacja nie działa? Nawigacja? Prowadzisz bardzo nowoczesny samochód, który ma wiele udogodnień. Nawigację włącza się tutaj. O! Witajcie w samochodzie przyszłości. A, to uruchamiamy tym przyciskiem. Gdzie dzisiaj jedziemy? Auto kempingowe mówi. Sprytne, prawda? Nawigacja pomoże wam znaleźć drogę. A skąd będzie wiedziała, dokąd chcemy jechać? Powiecie jej. O, witaj, samochodzie kempingowy. Witaj. Jedziemy na wakacje. Powiesz nam, jak jechać? Kontynuujcie jazdę prosto tą drogą. Dziękujemy za pomoc, dziadku psie. Nie ma za co! Udanych wakacji! Jedziemy na wakacje, tata wiezie nas. Niebezpieczeństwo. Uwaga, niski poziom oleju. Co to jest olej? Olej sprawia, że silnik dobrze pracuje. Czy olej nam się zaraz skończy? Nie,
Takie komunikaty pojawiają się dużo wcześniej. Brak oleju. Ojejku! Na szczęście zabrałem zapasową puszkę oleju. Doskonale, tato świnko. Teraz po prostu dolejemy oleju do naszego silnika i... O! Co się stało? Niczego tu nie ma. Nasz silnik zniknął. To mama owca i Suzy. Witaj, Suzy. Kto chce zagrać w moją piracką grę? Słucham. Czy ta gra jest niebezpieczna? Nie, Pedro. Dziadek pies obiecał mi, że wszystkie gry będą bardzo bezpieczne. Jednak będą bardzo ciekawe. Kto chce zagrać? Ja! A było to tak. Moje kufry były pełne złota, ale podstępny opryszek je zwinął. Nazywał się Kapitan Hook. Co? Niełatwo jest zrozumieć mowę piratów. Kapitan Hook ukradł moje złoto. Widzicie, że Kapitan Hook to podstępny drań. Domyślacie się już, że ukrywa się pod pseudonimem Dziadek Świnka. Dziadek Świnka! Wasze zadanie to przechytrzyć Kapitana Haka i odzyskać moje złoto. Hurra! Wszystkim dzieciom gra bardzo się podoba. Cześć, Dziadku Świnko. Jesteśmy w drodze. Powodzenia! Powodzenia! Dziadek Świnka i Papuga Poli strzegą skarbu. Niech czarny galeon mknie po falach i szybko wraca! Co to znaczy? Wszyscy do łodzi! Wszyscy do łodzi! Uwaga! Zakładamy kapoki! Na łodzi dziadka psa wszyscy muszą nosić kapoki. Do stóp, arbeczek. Mali piraci powinni już tu być. Czy masz ochotę na filiżankę herbaty? O, dziękuję, babciu Świnko. Uwaga! Czy wszyscy gotowi? Panie kapitanie, koniecznie muszę pójść do toalety. Ja! Ja! I ja! I ja! I ja! Dlaczego ich jeszcze nie ma? Dobrze. Nadszedł dzień talentów. Moje talenty to skakanie, śpiewanie i taniec. Sprawdziłam to wczoraj wieczorem. Ja sprawdziłam, że mój talent to oglądanie telewizji. To wcale nie jest talent, tak powiedziała Madame Gazela. To nie wiem, co robić. Kto pierwszy pokaże nam, jaki ma talent? Dany pies? Gram na bębenku. Umiem jeszcze głośniej. Nie, dziękujemy ci, Dany. Hej. Pedro Kucyk, jaki ty masz talent? Sztuczki magiczne. Oto szklanka pełna wody. To jest najprawdziwsza woda. Teraz sprawię, że calutka woda ze szklanki zniknie. Proszę zamknąć oczy. Otwórzcie oczy. O, woda zniknęła. Dziękuję. Emily Słoń. Ja umiem grać na flecie. A jaki ty masz talent, Rebeko? Umiem wydawać różne dźwięki. Drrr. Najlepiej mi to wychodzi, jeśli staję na palcach. Drrr. To wielki talent. Tak, ale co ja mam zrobić? Candy, jaki ty masz talent? Skakanie. Ja chciałam pokazać skakanie. To nic, został jeszcze taniec i śpiew. Mój talent to śpiewanie. Witaj, witaj, gwiazdko ma. Jedziemy do weterynarza ze złotą rybką. Ojej, źle się czujesz, złota rybko? Ona mówi, dzień dobry.
No tak. Może twoja rybka chciałaby posłuchać, jak gram na tubie. Dźwięk jest dziwny. Racja. Dlatego jadę do sklepu muzycznego, do naprawy. Pani owca, pani kot, pan zebra i madam gazela wsiadają do autobusu. O, proszę, 4 bilety do supermarketu. Dzień dobry, madam gazelo. Wieziemy naszą złotą rybkę do weterynarza. O, rybka jest chora. Polubiła panią. Jeździ autobus w koło wciąż. Jeździ autobus w koło wciąż cały dzień. Supermarket! Pa! Sklep muzyczny! Pa! Koniec trasy! Chore zwierzęta czekają na wizytę. O, to jest ta smutna rybka, która nie chce jeść? Tak, proszę zobaczyć. Rybka je z apetytem. Och, a w domu nie chciała jeść. Może twoja rybka w domu trochę się nudziła, a dzięki ciekawej podróży apetyt jej wrócił. Aha. Masz, Pepo, zdrową i bardzo szczęśliwą rybkę. Jest śliczna. Dziękuję, pani doktor. Mama świnka, Pepa i George wracają autobusem do domu. Pan byk wraca z naprawioną tubą. Teraz jest jak nowa. Pepa i George przyszli na plac zabaw z dziadkiem świnką. Wiesz, dziadku, zobaczysz teraz, jakie tu mamy zabawki. To jest zjeżdżalnia. Wchodzi się po drabince i szybko zjeżdża w dół. Po zjeździe biegnie się na koniec kolejki. Ho, ho. Dobrze wiem, co to jest zjeżdżalnia, Peppo. Zjeżdżałem na takiej samej, gdy byłem małą świnką. Czy mieliście też huśtawki, gdy byłeś małą świnką? Ho, ho. Mieliśmy huśtawki i drabinki, a także karuzele. O. Ale najbardziej lubiłem zjeżdżać na zjeżdżalni. Ja też najbardziej lubię. Żeby zjechać, trzeba poczekać na swoją kolej. Nie, Richard. Musisz poczekać na swoją kolej. Richard Królik nie chce czekać w kolejce. Ojej, niełatwo jest być najmniejszym, prawda, Richardzie? Ponieważ Richard jest malutki, nie powinien czekać w kolejce. Nie wolno zmieniać przepisów, dziadku świnko. Nonsens. Dzieci na pewno to zrozumieją, prawda? Dziadku, George też jest mały, nie powinien stać w kolejce. Tak. George też jest mały. Także powinien zjeżdżać bez kolejki. Ojej, teraz tylko Richard i George bawią się na zjeżdżalni. Dziadku, kiedy my będziemy mogli zjeżdżać? Zaczekaj, Peppo. Zaraz im się znudzi ta zabawa. O, mam dość tego czekania. Ja też. Chodźmy na huśtawkę. Na huśtawce jest Pedro Kucyk. Witam wszystkich. Witaj, Pepo. Edmund Słoń i Richard Królik bawią się w piaskownicy. Pobawimy się w piaskownicy? Dobrze. Stop. Co się stało? Naprawiamy awarię wodociągu. Ja jestem brygadzistą. O! Jak to długo potrwa? Dopóki nie uda się nam usunąć awarii. Cały czas pracujemy. Zasypujcie. I awaria usunięta. Hurra! Hurra! Pepa, George, pora wracać do domu. O!
Ojej, George, nie chcę jeszcze wracać do domu. Może znowu spotkamy pana byka usuwającego awarię. Żegnajcie wszyscy! Pa, Pepo! Pepa i George wypatrują, czy nie widać gdzieś pana byka. Spychacz, dźwig! Brrm. Jesteśmy! O! Pana byka już nie ma. Pan byk skończył pracę i wrócił do domu. Spychacz, dźwig! Brrm. Stop! Och, czy znowu jest awaria wodociągu? Nie, Pepo. Tym razem zepsuł się kabel elektryczny. Niech pan powie, jak to naprawicie? Rozkopiemy drogę! Hurra! Pepa i George bardzo lubią patrzeć, jak pan byk rozkopuje drogę. Wszyscy lubią patrzeć, jak pan byk rozkopuje drogę. Czy pani dzisiaj będzie ciężko pracowała? Będę dzisiaj bardzo ciężko pracowała. Idę na siłownię. A co się robi na siłowni? Biega, skacze i ćwiczy. Mamo, to nie jest praca, to zabawa. Pepa i Suzy dotarły do przedszkola. Witajcie wszyscy! Witaj, Pepo! Witaj, Suzy! Cisza, dzieci. Dzisiaj będziemy się bawili w sklep. Kto chce być ekspedientem? Ja! Pepa i Suzy mogą być ekspedientkami, a wszyscy inni będą klientami. Pepa i Suzy będą prowadzić wymyślony sklep. No to co będziemy robić, Pepo? Ja będę przyjmować pieniądze, a ty możesz podawać klientom zakupy. Dobrze. Pierwszym klientem jest dany pies. Witajcie, drogie panie. Witaj, panie psie. Chciałbym kupić paczkę herbatników. Suzy, mamy herbatniki? Nie, ale mamy zabawkę telefon. A ile kosztuje telefon? Za telefon płaci pan 100 funtów. Dziękuję. Kto następny? Nie. Ja! Dzień dobry, Pepo. Czy dostanę świeże pieczywo? Nie, ale może pan kupić zabawkę domek. Czy życzy pan sobie torebkę na zakupy? Tak, poproszę. Bardzo proszę, płaci pan 1 funta. Ojej, niestety nie mam tyle pieniędzy. To nic, zapłaci pan następnym razem. Och, ależ to ciężka praca. Tak. Dzień dobry, paniom. Co mogę u was kupić za 1000 milionów funtów? Suzy, czy mamy coś, co kosztuje 1000 milionów funtów? Spójrzcie, jaki piękny, radosny widok. Ojej, zaczęło padać. No i gdzie ten piękny widok? Tam jest piękny widok. To jest stoisko z lodami pani Królik. Witam, pani Królik. Witaj, tato Świnko. 4 lody poproszę. Jakie smaki sobie życzysz? Miętowy, pomarańczowy, truskawkowy i jagodowy proszę. Dobrze. Zobaczcie, co przyniosłem. Lody! Są w naszych ulubionych kolorach. Zgadza się. Zielony dla mnie. Pomarańczowy dla mnie. Truskawkowy, czerwony dla mnie. A George'a jest... bieski! Słoneczko wróciło. Widzicie, co się jeszcze pojawiło? To tęcza! Pepa i George uwielbiają tęczę. Tęcza pojawia się tylko wtedy, kiedy jednocześnie pada deszcz i świeci słońce. O! Ma wszystkie nasze ulubione kolory. Tak! Czerwony, pomarańczowy, zielony i niebieski. Czy wiecie, dzieci, co znajduje się na końcu tęczy? Nie! Tam jest skarb. O! Czy możemy iść szukać skarbu? Proszę! Dobrze. Wydaje mi się, że koniec tęczy jest za tamtym wzgórzem. Jedźmy! Ten słoneczny z deszczem dzień
świeci nam. Tęcza, tęcza, czerwony, zielony, żółty, niebieski na niebie lśni. Tęcza, tęcza, ten słoneczny z deszczem dzień. Jesteśmy!